Siemanko, witam bardzo serdecznie wszystkich na YouTubie, witam zgromadzonych również na czacie. Kolejna godzinka z Horizon przed nami, idziemy do Tirsy. Pozbierałem sobie tutaj troszkę tych wszystkich rzeczy, które leżały w tym obozowisku. Surowce się zawsze przydadzą. Lecimy z fabułą. Aloy, wróciłaś. Ted? Aloy, wróciła, więc... O, jest, dobra. W końcu do nas wróciłaś. Nie tylko wróciła, ale także wywalczyła sobie do nas drogę. Na zewnątrz powaliła skażonego gromoszczęka, zniosła oblężenie. Jak to zrobiła? O tak, z łuku. Z woli Wszechmatki. Ja bym powiedział, że z łuku. Wróciłaś, by porozmawiać z boginią? Chyba można tak powiedzieć. Powinno zadziałać. Siostry, nie możemy na to pozwolić. To przez nią nasze plemię omal nie zginęło. A jak zbudzi metalowego diabła, swego ojca? Chce nas zniszczyć już do końca. Trzeba ją zatrzymać. Przekleństwo wcielone. Ona nas zniszczy. Przepraszam. Aloy. Rozmawiajcie sobie same. Chwila, trwa identyskan. Błąd. Rejestr alfa uszkodzony. Poprawka. Rejestr alfa odzyskany. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może pani kontynuować. Aha, i lamusy w szoku niektórzy. Ta jest spoko. Widzę, że jesteś w środku. Czułam, że możesz się odezwać. Zaczynamy? Ja nie przestałam. O, coś tu leży. Więc to jest Aletheia. Tutaj przyszłam na świat. Tu cię stworzono. Dobra faza, nie? Wygląda na to, że nie przepadali za tymi drzwiami. Nie chciały się przed nimi otworzyć. Czekaj na identyskan. To jasne, że ich nienawidzi. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może pani kontynuować. Witamy w liceum. Miejscu nauki. Więc, o kurde. Co to było za miejsce? Ej, trochę jak w The Hundred to wygląda. Nie wiem, czy oglądaliście, ale... Nieurzeczywistnione. Dlaczego? Tam był taki bunkier. Plus jeden, Quint, no. Nie, nie traktujcie tego na serio, jeśli chodzi o lewego w Barcelonie, no. Dyżurna dla doktor Sobek. Proszę odczytać pokusy. Brzmi jak coś ważnego. Tak. Podejrzewam, że wiele się tu dowiemy. Oho. Elizabeth. Miałam poinformować cię o nieprzewidzianej i katastrofalnej anomalii. 3 mikrosekundy temu instalacja Gaia 1 odebrała przesył danych niewiadomego pochodzenia.
Skutkiem tego było przekształcenie moich funkcji podrzędnych w swobodne, świadome programy o wysoce chaotycznym charakterze. Co? Funkcja Hades, która za to odpowiada, przejmie kontrolę nad terraformingiem i operacjami zwrotnymi, co doprowadzi do zagłady życia na Ziemi za 53,8 dnia. Z oczywistych powodów nie mogę do tego dopuścić. Wobec tego, zanim Hades przejmie kontrolę, rozpoczynam przeciążenie reaktora Gaia 1. Eksplozja całkowicie zniszczy podfunkcję Hades. Obawiam się jednak, że dotyczy to również mnie. Choć ta drastyczna strategia zapobiegnie kryzysowi na krótką metę, los życia na Ziemi wciąż będzie zagrożony. Bez centralnej zarządzającej inteligencji system terraformingu będzie działać jeszcze przez jakiś czas. Ale w sposób coraz bardziej chaotyczny, aż w końcu całość ulegnie awarii. Czy ona mówi o dniu obłędu? Jesteś rozwiązaniem. Nakazałam, aby ta kolebka wykorzystała materiał genetyczny z kryoprzechowalni, aby wyhodować zupełnie nową Elizabeth Sobek, moją stwórczynię. Dyrektywy wysokiego poziomu zakazują mi bezpośredniego komunikowania się z ludami zamieszkującymi okolice. Lecz dane wskazują, że będziesz bezpieczna do czasu osiągnięcia dojrzałości, kiedy to twój ślad genetyczny umożliwi ci powrót do tego obiektu i uzyskanie jednego z przechowywanych tu fokusów, aby tego wysłuchać. Dzięki temu urządzeniu będziesz mogła wejść do innych obiektów, a z czasem wykorzystać ich technologię do odbudowy rdzenia systemu i restartu Gaii. Jak to rozkminiła? Dziwne, tego się akurat nie spodziewałam. W odpowiedzi na polecenie samozniszczenia Hades przygotował wirusa, który zniszczy kontrolujący go kod i podfunkcje systemu. Wszystkie. One się wycofują. Ale dokąd? Wirus Hadesa niszczy dane w całym systemie. Co z... A! Jednym z uszkodzonych plików jest rejestr alfa w kolebce. Ale skoro tak, to drzwi się nie otworzą. Nigdy tego nie wysłuchasz. Czyli zawiodłam. A życie wyginie. Nie. Nie, Elizabeth, zbyt dobrze cię znam. Na pewno znajdziesz jakiś sposób. Jesteś w stanie dokonać wszystkiego. Udaj się do ruin Gaia 1. Odszukaj sterownię, a w niej znajdziesz główne obejście. Dzięki niemu zdołasz zniszczyć Hadesa, o ile nauczysz się nim posługiwać. Pod żadnym pozorem nie naprawiaj systemu, dopóki nie zniszczysz Hadesa. Hades musi zostać zniszczony. To wszystko. Chciałabym jeszcze raz usłyszeć twój głos. No i się wszystko wyjaśniło już teraz. Czyli? Jesteś bardziej niezwykła niż przypuszczałem. Ja nie mam matki. O czym mówisz? Miałaś dwie, nieżyjącą kobietę i maszynę. Nie jestem osobą. Jestem narzędziem. Wytworzonym przez maszynę. Zrodzonym w zniszczeniu. I w ogniu. Aby ugasić płomienie i uleczyć świat. Cóż za tragedia dowiedzieć się, że znaczysz tak wiele. Wygląda na to, że masz przed sobą cel. Więc jak już skończysz się użalać, idź do kanionu goryczy. Będę czekał wyżej w ruinach Gaii 1. I tyle? Tutaj już nic nie ma? Kurde. Awaria Eldentistanu naprawiona. Eileithyia 9.1 dostęp odblokowany. To będzie ciekawe. Wszyscy tutaj stoją, już patrzcie. Aha! Już klęczą nawet. Aloy,
Wybacz. Wybacz. Bogini przemówiła? Zgadza się. I co powiedziała? Że narodziłam się, by zdjąć klątwę metalowego diabła. Jak, Aloy? Jak? Jeszcze nie wiem. Ale powiedziała, gdzie się dowiem. I ty to zrobisz? To jej życzenie. Po to mnie stworzyła. Tak, zrobię to. Przynajmniej spróbuję. Chwalmy Aloy, namaszczoną wśród Nora! Wychwalajmy Aloy, namaszczoną wśród Nora! Do góry! Chwalmy Aloy, namaszczoną wśród Nora! Najpierw wypędzacie, a teraz to? Nie będę czczona! Nie jestem namaszczoną! Patrzcie, o ten lamus! Poza waszymi granicami jest szeroki świat, pełen plemion, ludzi o dobrych sercach. Zagrożony świat. Musimy o niego walczyć. Nie tylko tu. Wszędzie. Jak możemy pomóc? Jeśli chcecie mi pomóc, idźcie do Południka i czekajcie. Jak rzecze Aloy, tak się stanie. Nora! Przejście! Przejście! Niech wytyczy ścieżkę, którą podążą inni. Zryte łby. Jaki wynik typuje dzisiaj? A niestety czuję tak 0-2. Odpowiedzialności. 12 tysięcy punktów doświadczenia. Przedmioty specjalne jakieś, czekajcie, co tu jest? Trzy punkty doświadczenia. O! To się może przydać. Siema, siemanko wszystkim na czacie. Nagrywamy sobie odcineczek. Idź do kanionu goryczy. Kanion goryczy. Góra. Gdzie jest kanion goryczy? Tutaj. Dookoła nie ma w ogóle żadnego... O kurcze. To chyba stąd trzeba będzie iść. To najpierw muszę wyjść. Wszechmatka do niej przemówiła. To prawda. Ile fabułki jeszcze zostało? No, trochę jeszcze jest. Ze 4 godzinki pewnie mamy. Skąd będzie najbliżej? Chyba tu. A wy co sądzicie o meczu? Co? Jaki wynik padnie? Jak sobie podróżujemy po tym świecie, to można o fajnych rzeczach sobie pogadać też, bo to jest taka gierka właśnie, w której można sobie troszkę porozmawiać z czatem, a w trakcie fabuły, no to wiadomo, że się skupiamy na fabule. Koniec deszczu. Zwierzęta się ożywiły. Zostały trzy główne misje. Co ty mówisz? No ale jeśli chodzi o poboczne, to mam tutaj tą maszynę na przełęczy i mam starożytną zbrojownię, gdzie jeszcze nie mogę wejść, niestety. O, przydatne. No, obym się mylił, ale ja ogólnie nie mam dobrych przeczuć, jeśli chodzi o mecz reprezentacji. Jakoś ta Szwecja mi się wydaje bardziej poukładana po prostu.
Chore ty. Kurde, trochę tutaj przypał. Ta, no, serce mówi Polska, ale rozum Szwecja, dokładnie. I tak samo mam właśnie ja też. Nadchodzą. A powiedzcie mi może, bo tak ktoś... Już mnie nie. Pewnie tutaj znajdziemy osoby, które grały w Horizon. Czy w dodatku zaczynamy od postaci, którą mam tutaj już zrobioną, czy może musimy tworzyć od początku postać? I ją rozwijać, że tak powiem. Tą, co masz, okej. Okay. To fajnie. Zachowuję to na szlak. Jak zdrówko, Bulson? Byłem wczoraj u fizjo, sprawdzaliśmy nogę. Od przyszłego tygodnia mam pozwolenie na to, żeby raz w tygodniu zacząć rehabilitację na boisku. Dobrze, przyda się. Zacznij grać w dodatek, zanim skończysz to? Dlaczego? To przecież to nie ma sensu. Pierwsze było Horizon Zero Dawn, a później był dodatek, a nie odwrotnie. Jak to tak? Aha, dodatek dzieje się przy zakończeniu głównej fabuły. To nic, co najwyżej zrobię tą misję już poza... Tu się trzeba wspinać, tutaj. Najwyżej zrobię misję poza nagrywaniem jeszcze raz i tyle. Ale mówicie, że warto dodatek przejść? Droga na górę będzie trudna. Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. Więcej skażonych? Nie skażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego. Nękacze na widoku. Czujki po drugiej stronie. Tak, dodatek przed dwójką, no. Ale podobno nie jest jakiś długi. Czy ja nie mogę tego jakoś obejść? W prawo na pewno nie. Ale poszedłbym chętnie w lewo. Czy duża różnica między MBAP 9194? Tak. Odczuwalna. Dawaj! What the fuck? One są niewidzialne! Niewidzialny skurwol mnie goni! Drugi! Jak mam zabić coś, czego nie widać? Znaczy, trochę widać, ale tak z bliska widać, z daleka nie widać. A jak ich nie widać, to dostanę niewidzialny wpierdol, to jeszcze gorzej. Spadaj! Don't shoot! Ja tu z misją pokojową idę.
Dobra, nie biję się z nimi, spadam stąd. Wspinaczka, jak cię gonią potwory, to nie jest kurde dobry pomysł chyba do końca. Dawaj. Jak mnie trafią tutaj, to jest rip. Klasyczne, tak. Ej, no po co masz się tłuc z tyloma? Nie sądzę, aby w ogóle myślały. To raczej instynkt wabiący do jej grobu. O kurde, o kurde. Widzowie, jak ja tu przejdę... Poczekajcie, to wezmę. Przyda się. Przyda się. Z dupcem, z dupcem, z dupcem. Taktyczny odwrót. Dobra. Cichutko. Jako, że jestem specjalistą w robieniu misji po cichu, to wiem, że tak trzeba zrobić. Ktoś tu na mnie patrzy. O kurde, już widzę kto. Nie. Bany hopy, jak w CS-ie. Nie umiem, ale wiem, że coś takiego jest. Jocie, ale mnie dojadą zaraz. Szybko, tu się na górę wychodzi. Na górę, kurde, szybko. Strzela do mnie ten jastrzęp, coś tam. Zdupca, daj mi wyjść tylko wyżej, dostaniesz taki oklep, że ci się... Kurde, dawaj mi go. Gdzie on jest? Płonąć! Mamusie. Cioo! Burn! Kurde. Coś tu do mnie na dupca i to nieźle. Nie lubisz, tak? Jesteś lodowym ptaszkiem? O, jak przykro. Gdzie jest twój kumpel? Pana tu. Kto tak nawala? Aha, tamten. To pytanie brzmi, jak tu się wspinać, jak oni tak będą strzelać do mnie. Ja gram na łatwym poziomie? Nie. Na normalu sobie gram. Nice. Ja już go raz zabiłem. Jak sobie robiłem kiedyś poboczne misje, to trzeba było go ubić. Już go zabiłem, a gość ma reinkarnację normalnie. No, bije mocno. Remember. 100 metrów. Kurde. Naokoło jeszcze muszę. O kurde. A pamiętam, długo się z tym ptakiem męczyłem, kurczę. Bo tak sobie chodziłem po mapie i nagle go spotkałem. To spowodowała. Strzaskała wnętrze góry jak skorupka jajka. Tak, tak. Teraz szybko. Przygotowałem ci drogę, Aloy. A więc byłeś tu już? Tak jakby. Zobaczysz. Coś mi ten gościu, kurde, się... podejrzany zaczyna wydawać. Za dużo wie. Przygotowałeś dla mnie ścieżkę do wspinaczki, jednocześnie zostawiając do pokonania armię maszyn? No właśnie. A odkąd maszyny są dla ciebie przeszkodą? Gdybyś potrafiła latać, nie zawracałbym sobie głowy podejściem. Hmm.
patrz w dół, nie patrz w dół. Właśnie w takim miejscu spodziewałam się ciebie znaleźć, Silence. Dziękuję. Latami próbowałem przejść przez ten właz. Wierciłem, wysadzałem, podpalałem. Ale ty chyba nie będziesz mieć z tym kłopotu. Mówisz, jakbyś oczekiwał przeprosin. Skądże? Po prostu nie przyszło mi do głowy, że nie chodzi o siłę, a o klucz. W formie człowieka. Zabrakło mi wyobraźni. Tobie wręcz przeciwnie. Myślałam, że chciałbyś tu być. Naprawdę tu być. Po co? Moja obecność nie jest konieczna. Nie potrzebujesz pomocy, by przejść przez te drzwi. To ty przyszłaś na świat w tym celu, nie ja. Gaja powiedziała, że możemy ją jakoś odtworzyć, ale... Widząc te zniszczenia, nie mam pojęcia jak. Powiedziała, że naprawę będzie można podjąć dopiero po zniszczeniu Hadesa. Miała rację. Odbudowany system terraformowania mógłby posłużyć Hadesowi jako broń. Dzięki poświęceniu Gai musiał poszukać innych metod. Ale myślisz, że odtworzenie Gai jest w ogóle możliwe? Wiesz, do czego zdolne są kotły. Mogą stworzyć każdą technologię potrzebną do budowy maszyny. Na tej samej zasadzie powinny być zdolne do odtworzenia technologii potrzebnej do rekonstrukcji Gai. To trwałoby lata, a nam niestety pozostały już tylko godziny. Chyba już tam pójdę. Tak. Gdy znajdziesz główne obejście, zyskasz możliwość pokonania Hadesa, Aloy. Wszystko zależy od ciebie. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może pan... Patrz pod nogi. Teraz mi to mówisz? Chyba powinnam iść tędy. Siema, tak. Trzymało się tak przez 19 lat, prawda? Mówiasz wieczorkiem meczyk, to... Nie odpowiadaj. Dobrze, że już po wszystkim. Nie tędy droga. Może trochę wyżej tą szybę? Ale już wam o tym mówiłem, aczkolwiek mega przyjemny jest ten system wspinania się. To tutaj musieli mieszkać. Niewiele z tego zostało. Kiedyś było odgrodzone przez kamień i metal. Izba Elizabeth. Wiedziałam. Nie miała nawet możliwości się rozpakować. Tu są jej dzienniki. Dzienniki Elizabeth. Wszystkie zniszczone? Przeskanuj je.
Fokus może je odtworzyć, ale ten proces jest powolny. Uważamy fokus za potężne urządzenie, ale jego silnik jest mały i ograniczony. Ile to zajmie? Dni, tygodnie, lata. Skup się na likwidacji Hadesa i zapewnieniu nam przyszłości, a może dożyjesz chwili, kiedy je usłyszysz. Bulsen, to speedrun. Wuja biega, jakby speedrun robił. Ja mu biegnę tutaj od razu. Pewnie jest jakiś typo, który przeszedł tą grę w 20 minut. Co to jest? Są tacy wariaci. Widziałem, jak gość Elder Ringa przeszedł w 28 minut. Mówi Charles. W zasadzie przebiegł. Zapisuję te 6 godzin po ostatecznym uruchomieniu Gaii 1. Dziś rano zawiodła plomba gniazda dostępu. Zaprojektowano je tak, by zamykały się, zostawiając szczelinę mniejszą niż 2 mm. Ta jednak zostawiła odstęp 10 mm. Dość, by przepuścić sygnatury energetyczne. Dość, by Rui wykrył tę placówkę. Dość, by Gaia została odkryta i zniszczona. Dość, by zniszczyć przyszłość, na którą tak ciężko pracowaliśmy. Chyba, że ktoś ręcznie poruszy serwomechanizmy włazu. Od zewnątrz. Przełączam się na nagranie zdarzenia. Ja na pewno tam nie idę. Nie na to się pisałem, o nie. Albo zaraz kogoś poślemy, albo to wszystko było na nic. To Liz powinna decydować. To kiedy zamierza się tutaj zjawić? Miało być 5 minut. Nie myślisz, że... O nie. W porządku. Wszystko gotowe. Gaia? Zamknięcie na 1,4 mm potwierdzone. Elizabeth, nie! Znajdziemy sposób, by cię zabrać. Czyli tak się poświęciła. Jest za blisko. Naprawdę. Nie trzeba. Gaia gotowa. Od tej pory ona zajmie się wszystkim. Nie w ten sposób. Przecież rozmawialiśmy. Przecież mnie znacie. Nie jestem w tym dobra. Nie lubię pożegnań, więc... Daj mi spokój. No to... Powodzenia, Liz. No i... Do zobaczenia. Tak. Uważajcie na siebie. Liz. Wszystko w porządku. Idę do domu. Ostatnia transmisja Elizabeth Sobek. Oddała wszystko dla ratowania życia na planecie. Odtąd jesteśmy jej dłużnikami. Aloy? Ona odeszła. Naprawdę. Wiesz, że nie mogła przeżyć, Aloy. Ale było naprawdę... Wybitną kobietą. Podczas gdy inni się spierali, wzięła sprawę w swoje ręce. To podobne do niej. Była od nich lepsza. Nie o to mi chodziło. Ale była. Nie bój się tego przyznać. Możesz choć na jedną chwilę przestać kalkulować i pozwolić sobie czuć? Poświęciła się dla przyjaciół, dla przyszłości, dla życia na Ziemi. Nie wyzwala to w tobie emocji? Takie współczucie? Próbujesz przypisać jej decyzji jakieś magiczne cechy. To był racjonalny wybór, a nie oparty na sentymentach. Mylisz się. Wiedziała, że nie wystarczy, żeby Gaia umiała myśleć. Ona nauczyła ją czuć. Poświęcić się, wierzyć w życie, dbać na tyle, żeby walczyć w obliczu beznadziei. Gdyby nie te sentymenty, nie byłoby życia na Ziemi. Ty i ja nie przyszlibyśmy na świat. Twój argument jest słuszny. Bardzo mi przykro. Aloy. Powiedziała, że chce do domu. Może... Co? Nic.
Czas ruszać. Trochę mam teraz taką rozkminę, bo ona powiedziała, że idzie do domu. Może jest miejsce, w którym ona jeszcze żyje. Tu jest inny fragment z tyłu krateru. Wygląda na to, że przetrwał wybuch. Bo był pancerny. Znalazłaś sterownię. Już idę. Tutaj. Kiedy otworzyłam właz, wessało powietrze z tej strony. Bo w komorze nie było powietrza. Ale alfy tam były. Główne sterowanie nie działa. Dostęp alfa nieaktywny. Co to do diabła jest dostęp omega? O nie. Grupo alfa. To bardzo trudne, ale posłuchajcie mnie, okej? To jest ważna sprawa. Długo o tym myślałem. No bo... ja... proszę, nie logujcie się do systemu, okej? No bo chodzi o to, że... macie się nie logować do cholernego systemu! Chodzi o to, że... po prostu nie mogę przestać myśleć o następnych pokoleniach. Tych niewinnych. Pozbawionych skazy. Mężczyznach i kobietach. Mamy dać im wiedzę? Jak jakiś dar? Ted. Rozmawialiśmy już o tym. Wiesz, że Apollo ma ponad 3000 zabezpieczeń. To nie jest dar, to choroba. Oni są lekiem, a my chcemy przekazać im naszą chorobę. Naszą chorobę? Nie. Nie wolno. Ale nie jest za późno. Jeśli dokonamy poświęcenia... Ted, wcale nie musi tak być. Zrobiłem to, Samino. Jakieś 3 minuty temu. Wyczyściłem Apollo. Już go nie ma. Żadnej kopii. Poświęcenie? Żadne poświęcenie, tylko kulturowa czystka, ty szalona mento. 1000 lat cywilizacji. Przykro mi. Naprawdę przykro. Ale czasem, by chronić niewinnych, ktoś musi zginąć. Uwaga, awaria. Zrzut atmosfery. Czyli on wszystkich zabił. Ja pierdzielę. I skasował jeszcze wszystkie dane. Jebnę mu kamieniem. A. On zabił ich wszystkich. A zatem to dlatego... Dlatego zostaliśmy uwięzieni w błogosławionej niewiedzy. Chciał niewinnej przyszłości, pozbawionych skazy. Chyba nie widział rzezi w pierścieniu. Wszystko, co ci ludzie osiągnęli, cała wiedza, którą posiedli przedwieczni, przepadła. Zmieniona w pył. Starta w proch. Dokładnie jak sami Alfa. Nie.
Nie w pył. Kiedy zamknęły się włazy, a ich prochy rozwiał wiatr, powrócili do świata, który stworzyli. Świat, w którym żyjemy, jest pomnikiem tego, za co oddali swoje życie. Pomnikiem niepamięci. Nie, niepamięci, Silence. Nadziei. Główne obejście. Takie małe. Musisz tylko zabić nim Hadesa. Tylko, pewnie, bo to tak podejść i zabić. Wróć do warsztatu. Dobra. Tak zabrzmiało dobrze. Postaraj się tam nie spaść. Główne obejście nie obchodzi grawitacji. Kurde, coś ten Silence dalej mi się nie tylko. Tak jakoś nie widzi. To źle idę chyba. Czekajcie. Ta, to jest wyżej. Tam wejść na górę, o tu jest. Mówisz Puzi, że już końcówka? O kurde. Silence to ma taki charakter teraz, jakby coś kombinował po prostu, tak się zachowuje. Tutaj już stoi normalnie. Przez chwilę. Co? Nasza wspólna podróż dobiegła końca, Aloy. Ale nim odejdę, chyba powinienem ci opowiedzieć resztę historii. Mów dalej. Jakiś czas temu przyznałem, że byłem związany z zaćmieniem. Ale nigdy nie wyznałem pełni mojej winy. Tak naprawdę byłem tu od początku. To ja odkryłem Hadesa, uwięzionego w zniszczonym tytanie. I służyłem mu. Co? Obiecał mi wiedzę. I dał ją. Nie masz pojęcia, jaką wiedzę. Co chciał w zamian? Współtworzyłem zaćmienie. Sfabrykowałem kult. Armię fanatyków. Czemu mówisz mi to teraz? Bo musisz to wiedzieć, żeby wygrać. Kiedy znalazłem Hadesa, od razu zapytał mnie o iglicę. Nie o południk. O iglicę. Jak myślisz, dlaczego? Bo to Gaia stworzyła iglicę. Którą część Gai? Minerwę. Moduł deszyfrujący. Gaia zbudowała iglicę, aby nadać kody, które dezaktywowały roboty Faro. Wyłączały ich przetwornice biomasy. Hades chce wysłać nową transmisję, aby obudzić maszyny, żeby na nowo pożarły cały świat. Tak. Opierając się na zdobytej wiedzy, wyciągnąłem te same wnioski. Więc zaćmienie, wskrzeszone roboty Faro, to tylko narzędzia. Armia do zdobycia iglicy. Tak.
Hades chce po raz kolejny zniszczyć całe życie. Chyba, że go powstrzymasz. Jak mogę powstrzymać Hadesa? To cała historia. Reszta należy teraz do ciebie. Weź lancę. Przymocuj do niej główne obejście, a uzyskasz aplikator. Wtedy wystarczy tylko podejść do czaszki Hadesa i to wbić. Mhm. Tak jest. W teorii. O, nie ma sprawy. Science! Dokąd pójdziesz? Gdzie indziej i wszędzie. Jest jeszcze tyle do odkrycia, zanim nasz świat się skończy. A to wszystko? To oczywiście twoja sprawa. Okazało się, że to i tak twoja własność. Ja byłem tylko intruzem. Aha, tutaj to mogę wykonać. I koniec kolejnej misji głównej. Muszę uprzedzić. 14 tysięcy punktów. To może na 33 poziom skoczę. Co się stało z Derwalem? Wiem, że obroni miasto. Ale iglica. Tak. Mamy 2 punkty umiejętności. To nic mi nie daje i tak. Wszystko jest za 3. Tu najdroższe rzeczy są w sumie już za 3. Drożej nic nie ma. Ja chciałbym zobaczyć sobie jeszcze na jedną rzecz. Łuk myśliwski. Aha. Odporność na porażenie, odporność na ciosy. Strzały 15, strzały. Ciosy 16. To sobie weźmiemy. Strzały i ogień, mróz. Dobra, tak sobie zostawię. Jak gierka, tak szczerze? No mi się podoba. Bardziej mi się podoba niż Dying Light. 34 poziom, nadejście cienia. Kurczę. No to chyba już lepiej. Spróbujemy tutaj sobie skoczyć na przełęcz jeszcze. Ubić tą maszynę. I następnym razem, w kolejnym odcinku się już będziemy brali za kolejną misję, bo teraz zostało nawet z 10 minutek. To nie ma sensu tego zaczynać. A to może być długa misja, fajna. Także tak sobie zrobimy. Czy dwójeczka będzie od razu? Pierwsze, przechodzimy jedynkę, później dodatek, a później dwójkę, więc ten dodatek, powiem wam ile on trwa zaraz. Ale z tego co pamiętam, to nie był długi. Horizon Frozen Wilds. Około 6 godzin dodatek trwa. Nie mam miejsca. Tu jest taka maszyna, którą trzeba zapierdzielić. Ja byłem na nią zobaczyć już. Ale bydlak jest. Patrzcie. Gdzie on jest? Wychyl główkę. O, widzicie? Dobrze, nowy plan. Patrz, taki szwagier. Minus 200.
I on się tylko na chwilę pojawia. No chyba, że wiecie, jak sobie z nim poradzić. Może muszę zejść po prostu tam, co? Może wtedy będzie dłużej. Kuźwa, jest dłużej. Nie, no pojawia się na chwilę tylko mędziarz jeden. Cyk po jajach. Kurde, nie mogę się... Co jest, kuźwa, drugi? Nie, co to było? Czekajcie, bo tutaj były w tym miejscu jeszcze takie rzeczy. To wygląda, jakby był drugi. Tak, tu jest drugi. What the fuck, no to bez jaj. To jestem na hita teraz. Dobiegnijmy tam. Tu jest życie. Byle do życia. Kurde, no przestań! Nie ucieknę, nie ma szans, jestem mechita już teraz w ogóle. Turlam się cały czas. Tego nie mogę. Na to jest odporny.
Czyż Mendo, tak jest! Tak! Ubity. Zachował na później. Kurde. Ale tam było tak blisko w pewnym momencie. Tego HP było tak mało. Tego drugiego, przepraszam, tego drugiego nie trzeba. Tego jednego musiałem zabić. Ten drugi to się przy okazji napatoczył chyba. Rodzina jakaś. Trochę pozbieram. No, proszę mi dać ładną nagrodę. Słońce, nie wierzę. Myślałem, że ten skałojad zetrze cię na proch. Po takim cudzie możemy tylko czekać. Vanasha zaraz będzie. Weźmie łódź i pomoże przeprawić się przez wodę. O, mała łowczyni. Dziękuję, że zgodziłaś się bawić w ochroniarza. Gdzie twoi ludzie? Wyglądasz, jakby coś cię przeżyło, a potem wypluło. W zasadzie tak właśnie było. Droga jest wolna. Idziemy? Podoba mi się, jak od razu przechodzisz do rzeczy. I to dosłownie. Lada chwila ruszą w pościg. Nie bój się, wasza promienność. Zapewnimy doskonałą ochronę. Kurczę, karcza cienia i wyglądają na bardzo wkurzonych. Powstrzymam ich. To naprawdę miło z twojej strony, ale jak zaczynam awanturę, lubię też się skończyć. Chładiwie, zabierz Itamena z matką na brzeg. Tylko uważaj. Czyli do tego doszło. Muszę przyznać, że po 2 latach pod butem tych fanatyków gotowa jestem przelać trochę krwi. Mogę ich wkrótce potrzebować. Kilka pułapek nie zaszkodzi. Czekajcie, tylko sobie odpiszę. Przygotujemy dla nich małą niespodziankę? I gotowe. Spokojnie, ja tego rozstawię więcej. Schowaj się tam, za tamtą skałą. Poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Oto i oni. Niech ich zaboli, dobrze? Myślicie, że w to wejdą?
Jak oni po jednej stronie idą. Wybuchnie zaraz. No, tak to było powodzające, ale jeszcze nie skończyłyśmy. Więcej tych gnojków, szykuj się. No dobra, ale po której stronie oni idą? Tu będzie dobrze. Zapraszam. Wątpię, aby im się spodobało. Nawet trochę spociłam. Nie. Ja tam po tamtej stronie rozstawiłem wszystko. Ej, idź pan. Nie chcę zapeszyć, ale to chyba koniec zabawy. Trochę późno, nieprawdaż, panowie? Wybacz pani, łódź czeka. Nie. Ja i te moje teksty. Co znowu? Leć do łodzi. Wiesz, tym razem myślę, że mogę nie dać rady. Jeżeli choć włos spadnie jej z głowy, będę bardzo zła. Nigdzie się nie wybieramy. Co to znowu za skurwol tu idzie? No fajnie, tylko że amunicji nie mam. Nie, no po 30, jak go będę bił, to w życiu tego nie zrobię. Patrz, jak się będziesz odsuwa jeszcze. Odpadnij. Jak ja go rozwalę tym, to jest hit. Dobra. Kolejny bebok to nic, tylko nie mam kurde ammo. Przez tego badziewia nawalać. Używam na niego najsłabszej broni praktycznie. Nic mu tu jeszcze nie odpadło w ogóle. Teraz mi się i to ammo skończy.
schowałem za tym kamieniem i nadupcam w niego. Tak to by mu poodpadały te rzeczy od razu. Oj, w ogonek dostał za 60. Potrójną trzeba ładować. To 17, to jak dobrze trafię, to nie jest tak źle. Raz. 90. O góry, jakby mu rozwalić, to byłoby git. Ojojoj, chciałem go klepać teraz tydzień. A, misklik. Został na hita praktycznie. Leżysz, Mendo. Dopiero później zauważyłem, że ta broń tutaj leży i ona zadawała 400 obrażeń. Przynajmniej na kilka minut. Idealnie. Kamień był OP, nie? Ale znaleźć miejscówkę dobrą to jest połowa sukcesu. Idziemy na brzeg. To nie jest królewska barka, co? No cóż, uciekinier nie wybrzydza. Zapraszam na pokład. Troszkę się przedłużyło, godzinka ponad. No ale trzeba było ubić tego dziada. Dobrze postąpiłaś. Może zakończy to wojnę. Może, ale moja wojna nadal trwa. Takie ujęcie, jakby to koniec gry był, nie? A to misja poboczna. Tu misje poboczne są tak dobre. Nie masz tak jak w Dying Light'cie, że pobiegnij, przynieś, zabij, przynieś, przynieś, zabij, zabij, przynieś. Tu jest zawsze coś innego. Itamen, mój bracie. Witaj w domu. Niczego się nie bój. Teraz jesteś pod opieką królestwa. Moją opieką. Tak jak twoja matka. Nie spadnie jej włos z głowy.
Masz moje słowo, prawo słońca. Aloy, wygląda na to, że na wszystko masz wpływ. Nigdy nie zapomnę, co zrobiłaś. Masz moją wdzięczność. Obyś kroczyła w świetle. Niesamowite. 2 lata składałam to do kupy na zakazanym zachodzie, a ruda dziewucha zgarnia całą sławę? Ale dostanę kasę, nie? Módl się, byś przeżył. Bez ciebie nie dałabym rady. Jak się spotkamy, podziękuję ci jak należy. Przyrzekam. Lepszych towarów nie znajdziesz. Koniec. A, nawet jesteśmy już na miejscu praktycznie. Na razie nie mam w ogóle misji pobocznych nowych. I 3 punkty umiejętności, czyli coś sobie weźmiemy. Skupienie plus, wojowniczka, zwinne uniki. Te ciosy z dołu mi są niepotrzebne. Dobra, weźmy to. Później będzie szybkie przeładowanie i mamy całe drzewko wojowniczki zrobione. No cóż, dziękuję wam. O, tu są poboczniaki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek. Łapa w górę, proszę na YouTubie ładnie zostawić komentarz. I widzimy się następnym razem oczywiście o 8:00. Także peace, yo.